Witajcie! Spotykam się z Wami dzisiaj, żeby opowiedzieć Wam o walorach estetycznych i dydaktycznych nowego serialu Netflixa Wielka Woda. Wiem, że teraz bardzo wielu ludzi pisze o tym serialu, piszą o nim krytycy, piszą o nim widzowie, bo serial jest na topie, wszyscy go oglądają. No ale ja chciałabym zastanowić się dzisiaj nad tym, nie tylko może nad tym, jakie ten serial ma walory takie bym powiedziała właśnie estetyczne, prywatne, tak? takie, które doceniamy kiedy siedzimy w domu po prostu i oglądamy ten serial w telewizji dla Przyjemności, tak? O ile serial o tak wielkiej katastrofie można oglądać na przyjemności, ale właśnie także nad tym, jaki sposób ten serial możemy wykorzystać na zajęciach z języka polskiego jako obcego, w których momentach on jest wartościowy dla nas jako dla nauczycieli, czy dla nas jako osób uczących się języka polskiego i dowiadujących się coraz więcej o kulturze polskiej. No więc przede wszystkim popatrzmy na scenariusz. Scenariusz to jest dla mnie istny, katastroficzny majstersztyk. Wiem, że wiele osób pisze o tym, że mnóstwo rzeczy w tym scenariuszu nie jest zgodnych z prawdą, nie jest zgodnych z rzeczywistością i że w rzeczywistości wyglądały niektóre wydarzenia zupełnie inaczej, no ale słuchajcie, no to jest serial, film, serial, produkcje tego typu rządzą się swoimi prawami, potrzebują pewnych elementów, żeby przyciągnąć widza, żeby zatrzymać widza, żeby zainteresować widza. No więc jest to dla mnie coś zupełnie naturalnego, że jest w tym serialu kilka wątków, które zostały zmodyfikowane, przepisane, może nawet wymyślone, i nie ma to według mnie żadnego znaczenia dla opowiadanej historii. Jeżeli nie wiecie, co stanie się na końcu, będziecie oglądać w gigantycznym napięciu i ja pomimo tego, że wiedziałam co będzie, to słuchajcie, zaciskam kciuki, że może jednak się uda, może oni jednak powstrzymają tę powódź. Eee, więc to już świadczy o tym, że właśnie cała ta historia została naprawdę dobrze rozpisana. Nie wiem czy dla was jest to jakiś odnośnik, dla mnie tak, uważam, że najlepsze seriale katastroficzne kręcą Amerykanie. Seriale, filmy katastroficzne kręcą Amerykanie, bo dobrą katastrofę można nakręcić tam, gdzie są pieniądze. Pieniądze są w Stanach, pieniądze są w Hollywood. No i jak się okazuje, pieniądze są też w Polsce, są na Netflixie i dzięki nim można było nakręcić naprawdę pod tym względem. Powiedziałabym, że arcydzieło. Słuchajcie, no nie ukrywam, że dla mnie jest to jeden z najlepszych seriali ostatnich yy, lat. I będę wszystkim studentom go pokazywać, i będę o nim opowiadać tam, gdzie tylko będę mogła. Jest w serialu Słuchajcie mnóstwo scen, których no, ja sobie życzyłabym od każdego filmu czy serialu katastroficznego, scena zalania przejścia podziemnego, no to jest po prostu. Ona jest po prostu super. Wiem, że potem następuje takie małe, scenariuszowe zawirowanie z. Jedną z bohaterek, które tam, no powiedzmy, niektórzy twierdzą, nie do końca trzyma się kupy, ale co tam to, to w ogóle jest nieważne, słuchajcie, to się trzyma kupy, czy to się nie trzyma kupy, to jest tak zrobione, że ja po prostu na końcu tego odcinka mówiłam nie wierzę, nie wierzę, że oni to zrobili, nie wierzę, że scenarzyści to zrobili. No i tutaj zaskoczenie, czekało na mnie jedno za drugim. Więc bardzo, bardzo polecam wam ten serial, choćby z tego względu, że ja naprawdę dawno nie widziałam niczego polskiego, co by mnie utrzymało cały czas w takim napięciu. Ja nie chciałam przestać oglądać i wiem z opinii widzów, z opinii Znajomych osób, które już ten serial widziały, że wielu z Was miało dokładnie tak samo, że wielu z Was właśnie dokładnie w ten sam sposób się czuło. Wszyscy piszą o tym, włączyłem jeden odcinek i nie mogłem przestać oglądać do nocy. No to się słuchajcie, jednak nie zdarza tak często, więc za to absolutnie warto tutaj twórców tego serialu docenić. Bardzo doceniam aktorów, moją ukochaną Agnieszkę Żulewską, którą obejrzę we wszystkim i obejrzę zawsze i która naprawdę zawsze na ekranie daje mi gigantyczną gigantyczną ilość radości. Rola Żulewskiej to jest no to jest Niesamowita rola. I od razu tutaj kontruję tych krytyków, którzy piszą, a czytałam kilka takich artykułów, że co to jest, że te kobiety w tych polskich serialach biegają, przeklinają, krzyczą i się wydzierają. Nie tylko w serialach, zresztą w filmach też. I są takie, że po prostu mają wszystkie męskie przymioty. No ludzie, jest rok. Four, three, two, one. I chyba już dawno ustaliliśmy, że grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne idą tam, gdzie chcą. I ja potrzebuję w filmach i w serialach właśnie tych niegrzecznych dziewczynek, bo trochę sama taka jestem, że jeśli już na coś się uprę, to cisnę do samego końca za wszelką cenę. Taka też jest Jaśmina, bohaterka grana przez Agnieszkę Żulewską. Zresztą Agnieszkę Żulewską, jeśli nie widzieliście filmu Chemia, to od tego musicie zacząć, żeby poznać tę aktorkę. Jeśli chodzi o nią, to bardzo też serdecznie polecam Wam, też można go znaleźć na Netflixie, taki jakby dodatek do serialu Wielka Woda, czyli historię Wielkiej Wody. To są rozmowy dziennikarki Magdy Mołek, która relacjonowała na żywo Wielką Powódź z 1997, jako bardzo młoda dziennikarka, jak sama mówi, była wtedy dzieckiem, miała wtedy 21 lat. Minęło południe, specjalne wydanie Faktów Magdalena Mołek. Witam Państwa. Przedstawię najpierw na początek Sytuacja, jaka panuje w tej chwili w mieście. Poproszę tutaj o dojazd kamerą, żebym mogła dokładnie pokazać. Nie. I przeprowadza taką serię wywiadów, to chyba są trzy albo cztery odcinki, z twórcami i właśnie z aktorami grającymi w serialu Wielka Woda. No i ona właśnie rozmawia z Agnieszką Żulewską na temat tej roli, i obie dyskutują o tym, co mnie też bardzo mocno rzuciło się w oczy podczas oglądania tego serialu. To jest rola napisana, słuchajcie, tak, że. Aktorka miała szansę sobie pograć, jak one to mówią, tak? To nie jest taka płaska, prosta rola. To jest rola, w której po prostu wachlarz emocji rozpościera się na wszystkie strony, i to jest właśnie już tu. Chciałabym od razu zwrócić uwagę na aspekt dydaktyczny. To jest bohaterka i nie ona jedna w tym serialu, tylko właściwie wszyscy bohaterowie są napisani tak, że jeśli chcielibyśmy ich wykorzystać jako materiał do charakterystyki, do opisu bohatera, no to słuchajcie, mamy tutaj nieskończoną leksykę, którą możemy wykorzystać. Oni prezentują wszystkie możliwe emocje, oni prezentują wszystkie możliwe charaktery, oni prezentują wszystkie możliwe problemy, z którymi człowiek w tak. Yy, Kryzysowej sytuacji musi się mierzyć, więc bardzo, bardzo zachęcam, żeby właśnie podczas oglądania ze studentami czy z uczniami, namówić ich do opisu rozwoju poszczególnych bohaterów, do zastanowienia się, jacy oni są na początku serialu, a jacy są w ostatnim odcinku. To jest y, ważna rzecz, słuchajcie, wbrew pozorom, rozwój bohatera. To jest y, ten element, który bardzo często spotyka się teraz w, y, ostatnio w krytycznych komentarzach na temat filmu Blondynka, w której Anna de Armas zagrała niesamowicie Merlin Monroe. No właśnie, pytanie, czy tak niesamowicie? Dla mnie nie. Dla mnie niesamowitość polega przede wszystkim na podobieństwie do Merlin Monroe, ale gdybym miała opisać Tę bohaterkę, to zajęłoby mi to szczerze mówiąc dwa zdania. E, ta postać jest dokładnie taka sama na początku filmu, jak i na końcu, a dla mnie bohater musi się rozwijać. Inaczej nie ma to żadnego sensu. No chyba, że film czy serial rozgrywałby się na przestrzeni dwóch dni, to wtedy rzeczywiście ten rozwój mógłby być niezauważalny. Natomiast jeżeli ro rozgrywa się wiecie, w jakiejś dłuższej. Odległości czasowej, no to jednak no, każdy z nas się zmienia. Nikt nie jest taki sam dziś, za tydzień, za miesiąc i za rok. Więc tutaj ewidentnie właśnie w blondynce tego brakuje, a z kolei w Wielkiej Wodzie mamy tego powiedziałabym aż nadto. Drugim aktorem, moim ukochanym, też który występuje w Wielkiej Wodzie jest Tomasz Schuchart. To jest człowiek, którego uwielbiam od czasu takich filmów jak Jesteś Bogiem, jak Demon, jak Mur, jak Chemia, właśnie, w której też wystąpił z Agnieszką Żulewską. To jest, słuchajcie, człowiek niezwykły, naprawdę. Ja jestem ogromną fanką talentu tego aktora. I no właśnie tu znowu on dostaje do ręki nieco inny scenariusz niż te, w których pojawiał się do tej pory, albo przynajmniej niż te, w których ja go pamiętam, i naprawdę to jest rola, w której też mógł sobie pograć, mógł pokazać bohatera w trudnej sytuacji życiowej, nie da się ukryć, dlatego że Tomasz Szuhart gra tutaj. Aspirującego polityka, tak, który ma, bierze właśnie udział w kampanii wyborczej, chciałby robić coś dobrego dla swojego miasta. Jednocześnie ma tu taką właśnie ważną historię prywatną, która rozgrywa się w tym serialu, więc naprawdę na niego też trzeba zwrócić uwagę. Do tego Ireneusz Czop, którego być może pamiętacie z pokłosia i wielu, wielu innych aktorów w rolach drugoplanowych, ważnych polskich aktorów, bo zobaczycie tu i Jerzego Trele i Annę Dymną w takiej roli, że jeśli w ogóle wiecie kim jest ta aktorka, to na pewno nie będziecie mogli jej w pierwszym momencie rozpoznać. Także tutaj jeśli chodzi o aktorstwo, wszyscy się ogrywają, wszyscy, wszyscy dostają swoją szansę zaistnienia na ekranie i właściwie nie można powiedzieć, że to jest czyjś film. Każda, nawet epizodyczna rola jest tutaj naprawdę świetnie rozegrana, i każdy, każdy aktor dostaje tutaj, jakby, wiecie, scenę na chwilę dla siebie, żeby, żeby popisać się swoimi umiejętnościami aktorskimi. Co ważne, dla mnie niezwykłym bohaterem tego filmu jest też woda. Woda, która no, jest trudnym żywiołem do ogrania, jest trudnym żywiołem do właśnie zrealizowania. Spektakularnych, spektakularnych zdjęć, spektakularnych kadrów, ale o tym znowu w tym dodatkowym serialu Historie Wielkiej Wody bardzo ciekawie odpowiada producentka. Opowiada ona o tym, jak właśnie zdjęcia z wodą były realizowane. Ta woda jest tutaj niezwykłym żywiołem. to nie jest jakiś taki serial, gdzie tam gdzie zalali dwie ulice i, i nakręcili film, e, tylko naprawdę mamy wrażenie tutaj, że ktoś po prostu wziął i na nowo zalał Wrocław. E, mamy wrażenie, że po prostu e, ta, ta, ta woda jest wszędzie, ta woda jest dookoła nas, ta woda nas atakuje, ona jest silna, ona po prostu przede do przodu, tak, że właściwie my przed telewizorami w pewnym momencie zaczynamy się jej bać, więc e, znowu to kolejne pole do takiego opisu lekcyjnego, bo przecież wielka woda może stanowić świetny podkład do zajęć związanych z tematami ekologicznymi, do właśnie sięgnięcia po opisy żywiołów, po opisy tego, w jaki sposób te żywioły się zachowują i w jak, jak, jaką rolę odgrywają one w naszym życiu. Oczywiście, słuchajcie, to nie jest serial idealny, tak? Jest tutaj kilka dialogów, które można było może napisać troszkę inaczej, może są nie wiem, takie ciuteczkę spłycone, ale nie wiem, nie to, szczerze mówiąc, jakoś specjalnie nie przeszkadzało. Bardzo podobało mi się w Wielkiej Wodzie to, że bohaterowie nie przeklinają co minutę. Przekleństw jest tu naprawdę niewiele, co jak na polski film czy serial nie jest normą. Yy, I te, ta niewielka Wielka ilość przekleństw jest naprawdę dobrze rozpisana. One są włożone w takie miejsca, gdzie rzeczywiście odgrywają rolę, gdzie znaczą, gdzie służą podkreśleniu pewnych emocji, a nie stanowią tylko przecinka czy kropki, jak to niestety bardzo często w polskich filmach bywa. Ja szczerze mówiąc, znowu trochę wbrew opinii niektórych krytyków, doceniam tę historię w tle. Historię, no, chciałabym powiedzieć miłosną, chociaż ona nie jest historią miłosną. Nie jest to taki, wiecie, klasyczny romansik, jaki to musi się rozgrywać w filmie katastroficznym, ani nie jest to też. Yy, Klasyczny dramat rodzinny, który w filmie katastroficznym mógłby się rozegrać. Jest to historia no, taka wielopoziomowa, sięgająca wiele lat wstecz. Ona się ładnie ujawnia w ciągu kolejnych odcinków. Choć oczywiście nie ukrywam, że no, można się było szybciutko domyślić, co i jak, i, 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 i właśnie i kto tu jest kim, i kto dla kogo. Kto dla kogo. Będzie odgrywał jaką życiową rolę. Natomiast, no właśnie, doceniam, że ta historia jest inna, doceniam, że ta historia jest niezwykła i nie taka standardowa, co znowu właśnie pozwala nam na inne ujęcie, inne spojrzenie na tych bohaterów, o których już mówiłam, że oni rzeczywiście nadają się do bardzo obszernego opisu, który mógłby ćwiczyć nasz język polski. Takie aspekty już właśnie ściśle dydaktyczne, bo myślę, że już nie mogę się bardziej zachwycać serialem. Chyba wystarczy, bo to aż byłoby może jakieś podejrzane, gdybym, gdybym jeszcze, jeszcze pozytywniej o nim mówiła. Natomiast jeśli chodzi o takie aspekty jeszcze ściśle dydaktyczne, to zdecydowanie warto zwrócić tutaj uwagę na aspekt taki kulturowo-historyczny, tak? to znaczy na możliwość opowiedzenia historii tej powodzi, powodzi, która jest no, ważnym elementem takiej mentalności Polaków. Wielka Powódź z 97 to nie jest, wiecie, historia wrocławian, opola, kilku mieszkańców, miejsc, które z różnych powodów zostały zalane. To jest taki moment w yy, dziejach współczesnej Polski, który wszyscy pamiętają, o którym wszyscy wiedzą i do którego my wciąż bardzo często się odnosimy, bardzo często powołujemy się na te wydarzenia. Zresztą, właśnie znowu, bardzo polecam Wam po raz kolejny uzupełnienie projekcji serialu Wielka Woda tym dodatkowym serialem, czy serialem, nie wiem, odcinkami, wywiadami, które znajdziecie w, w historiach Wielkiej Wody, bo tam znowu bardzo ciekawie opowiada się e, o kilku rzeczach, których m, w serialu no nie do końca było jak pokazać. Nie, trzeba by, no nie wiem, jeszcze bardziej go rozciągnąć, żeby, żeby tak dogłębnie przyjrzeć się tym problemom. Między innymi takiemu konfliktowi em, czynnika ludzkiego. Czyli mieszkańców tych wsi pod Wrocławiem, które miały zostać zalane, aby Wrocław uratować. Takie samo mamy prawo do bronienia naszego dobytku jak miasto. Zresztą tam też opowiadają twórcy, właśnie które wątki, które potem weszły do scenariusza są prawdziwe, a które, które są tam, powiedzmy, troszeczkę zmyślone. Natomiast, no, właśnie pokazuje się konfrontację tego czynnika ludzkiego z czynnikiem kulturowym. Bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ twórcy, właśnie, którzy wypowiadają się w historiach Wielkiej Wody, mówią wprost, że tu konflikt polegał na tym, że mieszkańcy tych podwrocławskich wsi mieli takie poczucie, że oni ludzie kontra mamy chronić. Niekoniecznie ludzi w mieście Wrocław, takie poczucie gdzieś funkcjonowało, tylko raczej dobro kultury, jakim jest Wrocław i dobra kultury, które w tym Wrocławiu się znajdują. Znowu bardzo ciekawa rzecz do dyskusji, bardzo ciekawy wątek do dyskusji, co jest w tej sytuacji ważniejsze, tak? Czy mm, pola i mm, wiecie, domki rolników w niewielkich podwrocławskich wsiach, czy Wrocławskie muzea, wrocławskie właśnie budynki, które stanowią no właśnie dobro kultury polskiej. No i to, to jeden aspekt taki historyczno-kulturowy, na którym można się skupić. Drugi bardzo ciekawy i taki dość wprost wypowiedziany w serialu, to aspekt um, historii Wrocławia jako miasta, mówi się o tym seria w serialu wprost. Dlatego tak się stało, jak się stało, że polscy hydrolodzy nie znali Odry. Dlatego, że Odra. Nie była jeszcze dość niedawno, w stosunku do 1997 roku, polską rzeką. Tutaj znowu w tych historiach Wielkiej Wody pada takie bardzo fajne hasło, że polscy hydrolodzy lepiej znali Amazonkę niż Odrę, która należała do Niemiec, prawda? I która, która nie była dla nas rzeką dobrze zbadaną i, i, i oswojoną, więc też. Dlatego właśnie tutaj znowu pole do rozważań, czy właśnie dlatego stało się tak, jak się stało, czy też jednak zaważył tu przede wszystkim czynnik ludzki, e, takiego, to jest bardzo fajny konflikt, lubię go. E, starszy hydrolog, to znaczy taki pan, wiecie, profesor, taki bardzo mądry, e, o którym główna bohaterka wyraża się, per hydrolog z czasów Mieszka pierwszego. No i właśnie ta no, młoda jakimś sensie dla, dla niego właśnie. Młoda hydrolożka wykształcona za granicą, która przyjeżdża, robi rejwach, robi awanturę i, i krzyczy, że ona wie lepiej. Dosyć tej co mnie tu zaprosiliście, co? Skoro wszystko lepiej wiecie, po co? No i tak naprawdę, jeśli chodzi o serial, tak, bo tutaj nie analizuje prawdziwych wydarzeń, analizuję wydarzenia w serialu. Jeśli chodzi o serial, no to właśnie stąd z tego konfliktu jakby no wyrasta późniejszy problem, prawda? Bo, bo, bo problem tak naprawdę wyrasta z tego, że nie wszyscy chcą tej dziewczynie uwierzyć, no bo cóż to będą słuchać takiej młodej panny, której się wydaje, że wszystkie rozumy pozjadała. No, i jeszcze jeden ważny z perspektywy kulturowej i realioznawczej aspekt, aspekt muzyczny. Na końcu ostatniego odcinka usłyszycie piosenkę Moja i Twoja Nadzieja. To jest bardzo ważna piosenka z perspektywy właśnie takiej kultury polskiej i obecności w mentalności Polaków. Podobnie jak Wielka Powódź, o czym już mówiłam wcześniej. Piosenka Moja i Twoja Nadzieja, która powstała w 1992 roku i znalazła się na debiutanckim albumie zespołu Hej. Została w 1997 roku nagrana na nowo, nagrana jako singiel charytatywny dla Powodzian I w, i w nagraniu tej nowej wersji wzięli udział no, niezwykle znani i popularni polscy artyści, tacy jak Katarzyna Nosowska z zespołu Hej właśnie, Edyta Bartosiewicz, Natalia Kukulska, Maryla Rodowicz. Ale także Czesław Niemen i Grzegorz Markowski. To, 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 to nie jedyne nazwiska, które trzeba by tu wspomnieć, ale powiedzmy, że te najważniejsze. No więc warto wytrwać do końca ostatniego odcinka, żeby usłyszeć fragment tej piosenki. A warto też później odtworzyć sobie na YouTubie teledysk do mojej i Twojej nadziei: 97, bo tak ta wersja dokładnie się nazywa, żeby zobaczyć e, pojawiające się w teledysku. Oryginalne zdjęcia nagrane podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku w Polsce. No i słuchajcie, na koniec, ale nie na koniec, bo przede wszystkim leksyka w tym serialu. No, słuchajcie, to jest po prostu kopalnia wiedzy specjalistycznej, kopalnia słownictwa specjalistycznego z zakresu hydrologii. Po prostu wszystkie. Tamy, wały, wysadzanie wałów, tereny zalewowe, cofki, bieg rzeki, środkowy, górny, dolny e, i tak dalej, i tak dalej. No, musiałabym tutaj bardzo długą listę tego słownictwa zrobić. No, to jest coś, co jest jak miód na moje uszy, no bo jak wiecie doskonale, to jest jedna dla mnie z najważniejszych rzeczy, a ona się tu. Te, te dwie dla mnie najważniejsze rzeczy w serialu Wielka Woda się łączą, tak? Bo nie dość, że mogę uczyć poprzez film czy serial. to jeszcze mogę uczyć słownictwa specjalistycznego, więc słuchajcie, lepiej być absolutnie już nie może. Oprócz tego, że jest to słownictwo, to w serialu dość tak e, momentami łopatologicznie, ale nie prymitywnie tłumaczy się też na czym polega żywioł, na czym polega to, że no właśnie ta płynąca woda w tym miejscu wyleje, w tym miejscu nie wyleje, albo co można zrobić, żeby zmienić jej bieg, czy, czy właśnie, czy żeby ją obniżyć, i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj nie dość, że słownictwo, to jeszcze na dodatek słownictwo wykorzystane w. Odpowiednich kontekstach, w takich kontekstach, które nadadzą się do użycia podczas zajęć, które nadadzą się do omówienia. No i to nie wszystko, dlatego że z jednej strony mamy tę wiedzę z zakresu hydrologii, ale z drugiej strony mamy w serialu bardzo ciekawą wiedzę i ciekawe słownictwo dotyczące samorządu w Polsce, dotyczące tego, kto w hierarchii samorządowej jest kim, kto nad kim stoi, kto jest od kogo ważniejszy, kto czym zarządza, tak? Bo właśnie na przykład w momencie, kiedy mają zostać wysadzone wały przeciwpowodziowe w Kętach, kętach które dodam, nie ma ich tam tak naprawdę, tak, tak naprawdę jest coś innego, właśnie dyskusja na ten temat kończy się taką konstatacją, ja. Jako prezydent Wrocławia nie mam tam władzy, ja nic nie mogę zrobić. To tylko wojewoda może wydać polecenie, żeby te wały przeciwpowodziowe wysadzić, bo jakby ta, to, ten teren jest pod jego jurysdykcją, więc nie dość, że właśnie słownictwo z tego zakresu samorządności czy administracji, no to jeszcze na dodatek znowu tłumaczenie mechanizmów, w jaki sposób funkcjonuje władza samorządowa w Polsce i w jaki sposób, yy, no właśnie, ona jakby ze sobą się nie zgrywa, i to jest, o tyle ciekawe, że jedna i druga wiedza, i ta z zakresu hydrologii, i ta z zakresu samorządności, jest wiedzą totalnie aktualną. No, słuchajcie, nic się w tym zakresie nie zmieniło, prawda? Konflikty samorządowe są konfliktami nadal istniejącymi w Polsce i funkcjonującymi, a nawet jeśli nie konflikty, to przynajmniej właśnie dzięki serialowi można dobrze zrozumieć tę hierarchię, no a problemy hydrologiczne były, będą, będą być może nawet większe niż te, które były w 97 roku, wszyscy jesteśmy tego świadomi, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, więc choćby też dla takiej ekologicznej świadomości i dla uświadomienia sobie pewnych problemów, pewnych Zjawisk, pewnych katastrof, które czekają nas, no miejmy nadzieję, że w dalekiej, ale przeczuwamy, że w nieodległej przyszłości, choćby dla tych rzeczy warto zobaczyć serial Wielka Woda. Bardzo serdecznie polecam Wam sam serial i jako uzupełnienie, jako dodatek to, o czym wielokrotnie wspominałam czyli historię Wielkiej Wody, wywiady prowadzone przez dziennikarkę Magdę Mołek. Gwarantuję Wam, że ani minuta. Z jednego sensu ani minuta z drugiego nie będą czasem straconym. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Idźcie oglądać Wielką Wodę. Jeśli nie widzieliście jeszcze, a jeśli widzieliście, to lećcie przygotowywać na jej bazie zajęcia. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.